Cześć, witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj chętnie pokażę Wam wszystkie swoje kosmetyki, jakie planuję używać właśnie tej wiosny i tego lata. Oczywiście mam tutaj kosmetyki, jakie mają w składzie SPF-a. I tutaj na pierwszy ogień pokażę Wam obecnie mój ulubiony krem BB ze Skin 79. Tak wygląda. Z wysokim filtrem, z SPF-em 50. Ja już go jakiś czas używam i podoba mi się w nim wszystko. Czyli konsystencja, może też od razu będę pokazywała, odcień. Konsystencja i odcień. Odcień jest przepiękny. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Jak nie, to musicie uwierzyć mi na słowo, że jest to jasny, żółty, że jest to jasny, żółty właśnie odcień o takiej dość zbitej, gęstej konsystencji. Pięknie wygląda na buzi, nie czuć go w ogóle. Utrzymuje się tyle, ile chcemy, czyli cały dzień spokojnie da radę, bez zbędnych poprawek. Ja tylko powiem jeszcze, że przez to, że on ma taką gęstą konsystencję, tutaj i odcień od razu smeruje, to wystarczy go niewielka ilość, żeby pokryć całą buzię, czyli jest niezwykle wydajny. I teraz tak, jak damy odrobinę tego kremu z SPF-em 50 na twarz, to nie mamy pewności, że odpowiednią ilość właśnie tego SPF-u nałożyliśmy, żeby chronić się przed tymi słońcem. Dlatego jeszcze polecam dołożyć sobie pod ten krem BB jeszcze jakiś krem właśnie z jakimś filtrem. No najlepiej 50. I wtedy myślę, że już będziemy mieć pewność, że mamy tą ochronę zapewnioną. Następnym produktem, jaki Wam pokażę, jaki ja posiadam oczywiście, to jest IT Cosmetics. Wersja matująca w kolorze Fair i wersję mam tą oryginalną w kolorze Light. Jak widać, tu są już puste opakowania. Może w tej ciemniejszej wersji Light jeszcze odrobinka jest. Natomiast przypadły mi te produkty do gustu, spodobały mi się, efekt końcowy, jaki dają, że postanowiłam sobie nabyć jeszcze dwa. Takie same, tylko teraz mam wersję matującą light, a wersję oryginalną fair. Na opakowaniu tak to wygląda. Taka jest różnica. Czemu ja kupiłam dwa produkty? Ponieważ jakiś czas temu kupiłam sobie w kolorze light zupełnie w ciemno i okazał się dla mnie za ciemny, no to zdecydowałam się, że jeszcze dokupię ten jasny i jak zaczęłam mieszać te dwa odcienie, to uzyskałam idealny odcień dla mojej skóry. Zaraz jeszcze może ten light, zobaczcie, że on też jest gęsty jak ze Skin 79. To jest Skin 79, to jest wersja light. No, widać, że jest znacznie ciemniejszy. Natomiast myślę, że w okresie tym wakacyjnym będzie dla mnie przynajmniej idealny. A jak jeszcze go zmieszam z tym jaśniejszym, no to już w ogóle będzie super. No ja jestem zadowolona z tych produktów z IT Cosmetics. Oczywiście widziałam, że są opinie podzielone, ale no, mi się sprawdził. Dlatego ja będę polecała, zachęcała, ale oczywiście nie w ciemno. Radzę najpierw wziąć sobie próbkę, przetestować i mieć pewność, że on właśnie się sprawdzi dla nas. Te kremy IT Cosmetics mają witaminy, niacinamid, peptydy, także te właściwości pielęgnacyjne też w tym produkcie się znajdują. Kolejną nowością, znaczy nowością, te poprzednie to nie są nowości, natomiast tutaj zakupiony produkt absolutnie całkowicie w ciemno, też z SPF-em, jeszcze go na sobie nie miałam, z Shiseido, taki krem BB.
i on się prezentuje, tak? I tutaj producent pisze, żeby go przed użyciem zawsze wstrząsnąć. Już sobie zobaczymy teraz odcień. Tak wygląda. Odcień też mi się podoba. Natomiast już widzę, że konsystencja jest znacznie rzadsza niż tych poprzednich produktów. Przez co wydaje mi się, że on będzie miał krycie średnie w stronę lekkiego. Natomiast ten pomarańczowy ze Skin 79 i It Cosmetics ma krycie średnie w stronę mocnego. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wszystkie te produkty, które na ten moment Wam pokazałam, mi się sprawdzą. Właściwie tylko niepewna jestem tego, bo to jest dla mnie nowość, jeszcze go w ogóle nie miałam użytego. Następnymi kosmetykami, jakie Wam pokażę, to są też dla mnie absolutne nowości. Zdecydowałam się na krem z Ritualsa, 50 Lotus Flower and White Tea, czyli to jest ta Ritual of Karma. Zapach intensywny, ale ładny. A tu Recibo 365 dni. Oba te produkty użyłam raz, żeby chociaż jednym zdaniem powiedzieć, co o nich myślę. Tak Recibo się prezentuje. Tak się otwiera, zamyka. Nie? I od razu pokażę Wam tych kosmetyków konsystencję. To jest Rituals, to jest Recibo. Konsystencję mają dość podobną. Ona wydaje mi się, że jest dość gęsta. Recibo myślę, że ma odrobinę rzadszą konsystencję. Natomiast tak, co mogłabym o tych produktach powiedzieć? Wydaje mi się, że Rituals jest odrobinę tłusty bardziej. I przez to właśnie polecałabym go dla osób, które w ogóle się nie malują albo malują się delikatnie, lekko. Natomiast dla osób, które potrzebują mocnego krycia w makijażu, to polecałabym używać pod makijaż ten produkt z Recibo. Mi osobiście oba te kosmetyki się sprawdziły pod makijażem. Ja też nie maluję się właśnie jakoś mocno. Ale jak miałabym coś doradzić, to właśnie Recibo polecam dla dziewczyn, które malują się na co dzień dość mocno. Tak, makijaż pod tymi kremami utrzymywał się u mnie dobrze, cały dzień, nic się nie działo. Wszystko było na miejscu, także po tym pierwszym użyciu ja jestem z tych obu kosmetyków zadowolona. I następnymi produktami. Obiecuję, że już się zbliżamy do końca. Mam tutaj takie balsamy do ciała. Ten jest z Uriage, spray SPF 50, a to jest dla dzieci z Nivea Kids. Też z wysokim filtrem 50. One jeszcze nie były otwierane. Tutaj jeszcze wszystko jest pozaklejane. Natomiast no, na takiej się zdecydowałam. I tak jak w poprzednich kremach, z tych też mam nadzieję być zadowoloną. Tak to wygląda. I już ostatnim kosmetykiem, jaki Wam pokażę, to mam tutaj taki zestaw z Ritualsa i tak jak właśnie ten krem, to też jest biała herbata i kwiat lotosu. Co prawda tutaj nie ma SPF-a, ale jest w tym zestawie, tutaj jest pianka peeling balsam, jest w tym zestawie olejek, miniaturka olejku, która właśnie na ten sezon wiosenno-letni świetnie się nada. To jest taki olejek do ciała, żeby skórę rozświetlił, nawilżył, przywrócił blask, no jak to olejki. Czy ma drobinki? Nie wiem, bo ja nie używałam, tak jak mówiłam, ale pachnie intensywnie, jednak ładnie, tak jak pozostałe kosmetyki z Ritualsa. Nie wiem, czy coś tu będzie widać. Ja go tutaj rozsmarowuję. On się jeszcze cały czas wchłania, bo czuję taką tłustą warstwę, ale myślę, że jeszcze chwila i będzie wchłonięty. Czy widzę drobinki? Tak, drobinki on ma, ale tak mi się wydaje, że są dość takie dyskretne, delikatne. Skóra pięknie pachnie i faktycznie czuć to takie nawilżenie, no ale
Już tej takiej tłustej powłoki nie ma, wchłonął się, natomiast jest to taka śliskość, nawilżenie, czyli to, co właściwie olejek powinien nam zapewnić, to myślę, że ten z Rituals'a będzie w porządku. Ja oczywiście mam miniaturkę. Mam nadzieję, że na kilka razy mi starczy. Dobrze, to są wszystkie kosmetyki, jakie Wam dzisiaj pokazałam, jakie posiadam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym. Cześć!